Ludzie świata nauki, biznesu oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wzięli udział w pierwszej konferencji naukowo-technologicznej Smart City Nowe Technologie, która 25 marca odbyła się w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej. Ta konferencja ma kilka aspektów. Przede wszystkim pokazanie pewnych inicjatyw lokalnych, ale w zakresie szerszym, a mianowicie łączenie się właśnie w projekty, w partnerstwa, łączenie technologii z kapitałem, z finansowaniem, z możliwościami dotacyjnymi, ale także z doświadczeniami firm technologicznych, które dzisiaj się tutaj prezentują. I to są znane, w sumie jedne z większych firm tutaj w kraju i także za granicą, więc pokazujemy, że w Rudzie Śląskiej, w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zaczęło w końcu bić życie. De facto to życie ma pokazać nie tylko w aspekcie ródzkim, ale także szerszym możliwości dalekosiężnej współpracy. Mieszkańcy też czekają na różnego rodzaju wdrożenia, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo, sygnalizowanie różnych spraw, które się w mieście dzieją, także to sygnalizowanie jest ważne, ale trzeba je monitorować, trzeba na nie reagować, a później udoskonalać system, więc to są też ważne rzeczy, ale to jest też kwestia obsługi klienta przez samorząd, przez różnego rodzaju jednostki, czy to używanie tej sztucznej inteligencji do odpowiadania na te typowe pytania, które się w czasie jednego dnia pracy powtarzają. Ruda Śląska to bardzo ważne miasto na mapie w ogóle i Śląska, i naszego kraju. To tutaj pierwsza tego rodzaju konferencja inauguruje tą dobrą współpracę, ale wiemy, że ten trójkąt, złoty trójkąt, biznes, nauka, samorząd, to jest to, na czym my również się skupiamy, po to, żeby integrować te środowiska, bo tu ta oddolna inicjatywa jest niezwykle ważna, po to, żeby później w ciekawych projektach powstawały technologie, wdrożenia, które będą tak naprawdę gwarantowały i bezpieczeństwo naszego kraju i dalszy dynamiczny rozwój.